Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek wtorkowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks S&P 500, krótkie podsumowanie wczorajszej sesji, wczoraj pierwsza sesja tego tygodnia, no i ten bieżący tydzień rozpoczął się całkiem nieźle. Obserwowaliśmy wczoraj ponownie wzrosty na Wall Street, chociaż te wzrosty nie były jakieś szczególnie wysokie, no ale mamy kontynuację trendu wzrostowego. Dow Jones zyskał 0,36%, S&P 500 wzrósł o 0,22%, natomiast Nasdaq zyskał 0,32% podczas poniedziałkowej sesji. Przed nami sesja wtorkowa. Na rynku kontraktów terminowych nie obserwujemy istotnych zmian kontraktów na indeksy amerykańskie. Kontrakty na Dow Jones spadają minimalnie o 0,10%, natomiast futures na S&P 500 wzrastają o skromne 0,10%. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, dzisiaj nie pojawią się żadne jakieś szczególnie istotne publikacje. Z takich ważniejszych wydarzeń dzisiaj to poznaliśmy decyzję Banku Japonii odnośnie stóp procentowych i mogliśmy też posłuchać konferencji prasowej po posiedzeniu Banku Japonii. Jeśli chodzi o samą decyzję, to bez zaskoczeń stopy zostały pozostawione na tym samym ujemnym poziomie. Natomiast konferencja prasowa po posiedzeniu Banku Japonii sugeruje, że te podwyżki stóp procentowych w Japonii są coraz bardziej prawdopodobne. W kolejnych miesiącach możemy coraz częściej słyszeć o tych potencjalnych podwyżkach, o porzuceniu polityki ujemnych stóp procentowych przez Bank Japonii i inwestorzy widzą coraz, rynek widzi coraz większe prawdopodobieństwo podwyżek stóp jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Oprócz tego też dzisiaj czeka nas trochę kolejne publikacje kwartalne spółek amerykańskich. Z tych takich największych dzisiaj wyniki przedstawią Netflix, Procter & Gamble oraz Johnson & Johnson. I przejdźmy już do pierwszej spółki. Na początek Brown & Brown. Wyniki Brown & Brown za czwarty kwartał pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Firma pośrednictwa ubezpieczeniowego odnotowała silny wzrost zysku dzięki wyższym prowizjom i zyskom z inwestycji. Zysk wzrósł o 85% do 286,6 milionów dolarów. Przychody z opłat i prowizji wzrosły o ponad 11% do 964 milionów dolarów. Zyski z inwestycji wzrosły niemal czterokrotnie do 18,5 miliona dolarów. Całkowite przychody Brown & Brown sięgnęły 1,03 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o prawie 14%. Jest to też wynik powyżej oczekiwań. Rynek spodziewał się przychodów na poziomie 986 milionów dolarów. Zysk netto na akcję wyniósł 94 centy wobec 51 centów na akcję wypracowanych rok wcześniej. Skorygowany zysk na akcję wzrósł natomiast o 16% do 58 centów i też był powyżej oczekiwań. Konsensus zakładał skorygowany zysk na poziomie 53 centów na akcję. Rekomendacje dla Brown & Brown. 6 rekomendacji kupna, 6 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. Kolejna spółka, United Airlines. Linie lotnicze United Airlines przedstawiły raport kwartalny i udzieliły też kolejnych informacji w sprawie uziemienia samolotów Boeinga. Miniony kwartał był stosunkowo udany dla spółki. Przychody wzrosły o prawie 10% do 13,63 miliardów dolarów, troszeczkę powyżej oczekiwań. Skorygowany zysk na akcję spadł o ponad 18% do 2 dolarów, ale również przebił oczekiwania rynku. Konsensus zakładał 1,69 centów zysku na akcję. W całym 2023 roku spółka wypracowała 10 dolarów i 5 centów zysku na akcję i osiągnęła tym samym zakładany cel. Firma dążyła do zysku na poziomie od 10 do 12 dolarów na akcję.
Początek nowego roku zapowiada się jednak nie najlepiej. Amerykański organ nadzoru lotniczego Federal Aviation Administration uziemił na początku stycznia samoloty Boeing 737 MAX 9. Decyzja jest pokłosiem incydentu z udziałem samolotu Boeinga należącego do linii Alaska Airlines, którego drzwi oderwały się po starcie. United Airlines posiada najwięcej tego typu samolotów spośród wszystkich przewoźników, bo aż 79. Spółka spodziewa się, że samoloty pozostaną uziemione do 26 stycznia i w tym miesiącu już w ogóle nie poderwą się do lotu. W rezultacie linie lotnicze musiały odwołać setki lotów. United Airlines prognozuje stratę na poziomie od 35 do 85 centów na akcję w pierwszym kwartale 2024 roku. Rekomendacje dla United Airlines: 17 rekomendacji kupna, 5 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj: Logitech International. Producent sprzętu komputerowego odnotował lepsze wyniki niż się spodziewano w trzecim kwartale roku obrotowego 2024. Spółka zrewidowała całoroczne prognozy. Sprzedaż w tym minionym kwartale spadła o 1% do 1,26 miliarda dolarów. Oczekiwano 1,24 miliarda. Zysk operacyjny wzrósł o 22% do 248 milionów dolarów. Zysk na akcję wzrósł o 34% do dolara i 53 centów. Rynek prognozował dolar i 13 centów zysku na akcję. CEO Hanneke Faber stwierdziła, że osiągnęli solidne wyniki, ale nie będą usatysfakcjonowani, dopóki przychody nie powrócą do tendencji wzrostowej. Logitech spodziewa się teraz spadku sprzedaży o 6-7% i wzrostu zysku operacyjnego o 4-12% w całym roku obrotowym 2024. Wcześniej spółka prognozowała spadek sprzedaży o 9-12% i spadek zysku operacyjnego o 2-11%. Rekomendacje dla Logitech International: 5 rekomendacji kupna, 10 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.